Witamy serdecznie. Naszym gościem o poranku jest senator Koalicji Obywatelskiej, były minister obrony Bogdan Klich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie senatorze. Kto ponosi odpowiedzialność za kryzys na polsko-ukraińskiej granicy? Chodzi oczywiście o protest przewoźników. Czy to sprawa zawalona wyłącznie po polskiej stronie? Redaktorze, jak zwykle do tej pory, polski rząd się spóźnił. Przecież ten protest trwa od początku listopada. To jest któryś tydzień trwania tego protestu. I co? I ze strony polskiego rządu nie ma negocjacji na najwyższym szczeblu, takie jakie powinny być natychmiast albo nawet z wyprzedzeniem, prowadzonych przez premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Śmychalem. W tym czasie premier Morawiecki zajmuje się szopką pod tytułem tworzenie nowego rządu, który wiadomo, że nie powstanie. Ale sprawę przewoźników, rozumiem, powinni już postawić na forum międzynarodowym prezydent i premier? Na forum międzynarodowym nie, dlatego że rozmowy toczą się w trójkącie, ale one toczą się na niskim szczeblu. One powinny się toczyć na poziomie premierów i przedstawiciela Komisji Europejskiej. Przecież na tych blokadach tracą nie tylko ukraińscy czy polscy przewoźnicy, na tych blokadach tracą też polscy konsumenci. Jeżeli kilkadziesiąt kilometrów, jeżeli są kolejki kilkudziesięciokilometrowe, jeżeli przez kilka dni czekają na odprawę przewoźnicy ukraińscy i polscy, to jest oczywistą sprawą, że dla polskiej gospodarki, polskiego konsumenta są to straty. W związku z tym z tego powodu premier powinien na forum, na poziomie premierów rozstrzygnąć tę sprawę jak najszybciej, a tymczasem widać, że ten gorący kartofel premier Morawiecki chce przerzucić na pole przyszłego premiera Donalda Tuska. Ten temat będziemy oczywiście kontynuować. Na dalszy ciąg tej rozmowy zapraszam już w radiu RMF24. Znajdziecie nas na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie senatorze, pana kolega Paweł Kowal przekonuje, że to jest tykająca bomba pod wieloma względami. Na czym polega niebezpieczeństwo tej sytuacji dla Polski? No, na tym, że to jest konfrontacja dwóch poważnych sektorów gospodarki. Gospodarki ukraińskiej i gospodarki polskiej. Według danych polskich około 90% naszego rynku transportowego zostało opanowanych przez ukraińskich przewoźników. Z drugiej strony Polska powinna robić, tak jak to robiła przez kilkanaście miesięcy, jak najwięcej, żeby wspierać ukraińską gospodarkę w momencie, kiedy Ukraina toczy ciężki, krwawy bój ze stroną rosyjską, walcząc nie tylko o swoją integralność terytorialną, ale także o bezpieczeństwo Europy, w tym naszego kraju, w tym Polski. W związku z tym jak najszybsze rozwiązanie tego sporu jest w interesie, w żywotnym interesie polskim. Nie można się temu przyglądać, tak jak przygląda się premier Morawiecki zajęty innymi absurdalnymi czynnościami, jak tworzeniem atrapy rządu. Panie senatorze, kolejny raz mamy spór z Ukrainą. O co chodzi? Czy to po naszej stronie są te błędy komunikacyjne? Czy może Ukraińcy w jakiś sposób nas rozgrywają? Jak pan to rozumie? Z jednej strony mamy bierność rządu Morawieckiego, a z drugiej strony nieustępliwość rządu Szmychala. Do tego wszystkiego dochodzi jasne stanowisko Komisji Europejskiej, która przecież wprowadziła te zezwolenia, wprowadziła zmiany systemowe i umożliwiła ukraińskim przewoźnikom operowanie na rynku Unii Europejskiej bez zezwoleń, bez tych zezwoleń, które wcześniej operowały już w 2022 roku. W 2023 roku, czyli teraz, w maju, polski rząd mógł wyrazić zastrzeżenia do tych rozwiązań, a przecież to nie jest problem, który się pojawił wczoraj, tylko nabrzmiewał przez całe długie miesiące. Rząd tego nie zrobił, więc po polskiej stronie mamy bierność i zaniechania, a po drugiej stronie twardość postępowania. I jeszcze raz, tego typu sytuację patową można przełamać tylko na poziomie premierów.
Ale słyszymy też na przykład właśnie Andrija Sadowego, mera Lwowa, który mówi, naszym polskim przyjacielom należałoby powrócić do rzeczywistości. Cały wasz gigantyczny wkład w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych dla kraju, który już drugi rok broni swojej niepodległości i bezpieczeństwa Europy. Jak się panu podobają takie wypowiedzi? No, przede wszystkim to jest informacja nieprawdziwa. Tak jest. Że transporty z pomocą humanitarną są przepuszczane. Transporty z pomocą militarną idą poza kolejnością. Moi przyjaciele, którzy zajmują się tym od kilkunastu miesięcy, od samego początku wojny, mają pewne trudności, ale są odprawiani poza kolejnością i wracają także poza kolejnością. W związku z tym to jest informacja nieprawdziwa i też nie wolno, że tak powiem, tworzyć sztucznej rzeczywistości, bo w ten sposób tylko strony oddalają się od siebie. No nie ma pan wrażenia, że właśnie takie wypowiedzi ukraińskich polityków, no delikatnie mówiąc, nie pomagają w naszych relacjach? No to nie jest język, wie pan, ukierunkowany na zgodę. Raczej na podgrzewanie. Proszę zwrócić uwagę na to, że prezydent Zełenski wczoraj podczas swoim wystąpieniu powiedział ważne słowa o tym, że trzeba dać polskim przyjaciołom czas na Tak, jego wypowiedź była zdecydowanie bardziej stonowana. Tak, że polska strona powinna dojrzeć do tej dyskusji. To jest ewidentne oczekiwanie na nowy rząd, ponieważ Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, że z tym rządem biernym, zaznaczam jeszcze raz biernym oraz odpowiedzialnym za całą masę zaniechań, już nic nie wskurają. Jestem przekonany o tym, że rząd premiera Tuska będzie w stanie rozwiązać tę sytuację w dialogu z Ukraińcami, dlatego że sytuacje trudne, konfliktowe są do rozwiązania. Pokazuje to chociażby kwestia konfliktu na tle importu zboża do Polski, gdzie rząd Mateusza Morawieckiego również jest odpowiedzialny za zaniechania, również jest odpowiedzialny za błędną politykę, a w końcu postawił, że tak powiem, twarde weto w stosunku do importu zboża do Polski, podczas gdy Rumunia na przykład i Słowacja były w stanie w ostatniej chwili, ale jednak rozwiązać sprawę w dialogu. Tak samo można robić, jeżeli tylko chce się przeprowadzić jakieś rozwiązanie kompromisowe. Panie senatorze, pan też jest byłym ministrem obrony. Zostaniemy przy temacie ukraińskim, ale dotyczącym trochę innej sprawy. Mianowicie, co pana zdaniem Ukraińcy powinni zrobić w sytuacji, gdy ta wojna no, wygląda tak, jak wygląda? Powinni już trochę myśleć o negocjacjach pokojowych? Dopuszczać taką możliwość? O tym, co Ukraińcy powinni myśleć, niech myślą sami Ukraińcy. I to nie jest tylko dyplomatyczna ucieczka od tematu, panie redaktorze, tylko uważam, że o tym, jak ma wyglądać zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, mają zadecydować sami Ukraińcy. Nie naszą rolą przyjaciół Ukrainy, nie naszą rolą tych, którzy ją wspierają od nie od wczoraj, ale od samego początku, od 30 lat, do takich się zaliczam, jest zdefiniowanie warunków tego sukcesu. Ukraińcy muszą odnieść sukces w tej wojnie, ale to oni sami muszą zadecydować, na czym ta wiktoria ukraińska polega. No właśnie, jeżeli chodzi o siłę, no to zdecydowanie siła armii ukraińskiej, można powiedzieć, rośnie. No ostatnio widzieliśmy jakieś zdjęcia, że prawdopodobnie pierwszy Abrams pojawił się na ukraińskiej ziemi, za chwilę pewnie i F-16. To co, może jednak jest szansa na to, żeby no to zwycięstwo Ukrainy było jednak jakieś takie bardziej dosłowne? Oczywiście, że jest cały czas taka szansa i fakt, że ukraińska kontrofensywa stanęła w miejscu, nie znaczy, że Ukraińcy w przyszłości nie pójdą do przodu. Tylko są dwa warunki, aby tak się stało. Po pierwsze, Zachód, czyli między innymi my. Nie możemy ustawać, musimy kontynuować przekazywanie Ukrainie jak najlepszego sprzętu. Chodzi tutaj o przede wszystkim sprzęt artyleryjski, sprzęt pancerny oraz samoloty. Ukraińcy niestety nie mają przewagi w powietrzu. Przewaga taką ma strona rosyjska,
a Ukraińcy nie dysponują odpowiednim sprzętem. W związku z tym ta koalicja samolotowa, która zawiązała się już kilka miesięcy temu, powinna dostarczyć Ukrainie niezbędny sprzęt. A zatem dostawy sprzętu dla ukraińskich żołnierzy powinny iść w sposób nieprzerwany, w sposób ciągły i nie mogą być poddane politycznym fluktuacjom. Tak to się na przykład dzieje w tej chwili ze strony Stanów Zjednoczonych, które do tej pory nie uchwaliły na kolejny rok nie podjęły niezbędnych decyzji o kwocie przeznaczonej na finansowanie wysiłku zbrojeniowego dla Ukrainy. Nie mogą być też blokowane wysiłki europejskie przez konia trojańskiego Rosji w Unii Europejskiej, jakim jest Viktor Orban. A takie blokady są coraz silniejsze i coraz bardziej widoczne. I one nie dotyczą tylko i wyłącznie transferu uzbrojenia, dotyczą także sankcji. Unia Europejska musi skutecznie omijać tę zaporę coraz większą i silniejszą, którą stwarza rząd węgierski, i kontynuować tę rewolucję kopernikańską, bo to jest rewolucja kopernikańska, którą przed kilkunastoma miesiącami przeżyła. Przecież Unia Europejska w ostatnim, poprzednim roku przekazała Ukrainie, przeznaczyła na zastrzyk dla budżetu ukraińskiego ponad 11 miliardów euro, a sfinansowała kwotą w wysokości 5 miliardów 600 milionów transfer broni na Ukrainę. To musi być kontynuowane przez Unię Europejską także w kolejnych miesiącach, bo bez pomocy Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ukraina sobie nie poradzi. Panie senatorze, już króciutko zapytam pana jeszcze o F-16, czy udział w tej koalicji, czy Polska powinna być zwolniona z udziału w tej koalicji, jeżeli chodzi o przekazywanie samolotów F-16? No to jest decyzja rządu polskiego, którą nowy rząd w Warszawie, mam na myśli rząd Donalda Tuska, będzie musiał przemyśleć i powinien kontynuować. Dla bezpieczeństwa naszego nieba te F-16, które posiadamy w tej chwili, są niezbędne. Senator Bogdan Krych jest naszym gościem, przypominam. Panie senatorze, zmieńmy temat. No dziś zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Co pan sądzi? To tylko robienie teatrzyku? Szopka? Jak mówi część polityków z pana obozu? No to będzie, panie redaktorze, kpina i dla zaprzysiężenia, i dla rządu, dlatego że wszyscy wiemy, jaka jest arytmetyka sejmowa. 248 głosów ma koalicja ugrupowań demokratycznych, a PiS tylko 194. W związku z tym ten rząd będzie atrapą rządu, a nie Radą Ministrów. I z tego doskonale zdaje sobie sprawę Mateusz Morawiecki i inni, którzy do tego tak zwanego rządu będą zdecydowali się przystąpić. Ta atrapa... No a jak pan sądzi, dlaczego Andrzej Duda pozwala na tę zabawę? Zabawę w taki, wie pan, dwutygodniowy rząd? To są przynajmniej cztery powody, dla których ten... Dla których do tej pory jeszcze rządzi Mateusz Morawiecki i być może będzie rządził przez najbliższe dwa tygodnie. To jest ewakuacja nomenklatury przede wszystkim na bezpieczne pozycje. Proszę zwrócić uwagę, że już część funkcjonariuszy propagandy medialnej z TVP ewakuuje się gdzie indziej, że wiceminister finansów pan Patkowski już znalazł zatrudnienie jako prezes Agencji Audytu, gdzie został prezesem i gdzie ma zagwarantowane kolejne lata bezpiecznego funkcjonowania. Po drugie, chodzi o niszczenie dokumentów, a nawet twardych dysków. MSZ odpowiedziało na pytanie senatora Brejzy, że 25 października przekazano do utylizacji 400 kg. Panie doktorze, 400 kg zniszczonych wcześniej twardych dysków. I po trzecie wreszcie, to jest wyprowadzanie kolejnych milionów z budżetu na tworzenie miękkiego lądowania dla swoich, takich jak utworzony niedawno przez ministra Czarnka Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem w Zamościu, czy utworzony przez ministra Glińskiego Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, którego filia będzie w Otwocku. No,
To są takie lądowiska dla pisowskiej nomenklatury, które na siłę się jeszcze w tej chwili próbuje stworzyć. No i ostatnią sprawą, no to jest kwestia oczywiście tego zamrażania urzędów i nadawania pisowskich urzędów i nadawania pisowskim urzędnikom nowych kompetencji, jak na przykład w ustawie kompetencyjnej, do której przed kilkoma miesiącami został wprowadzony przepis nadający prezydentowi nowe kompetencje, niekonstytucyjne kompetencje. W myśl tej ustawy prezydent ma prawo opiniować, jego głos powinien być wysłuchany przez rząd, nominacje na wszystkie stanowiska europejskie, począwszy od polskiego komisarza w Komisji Europejskiej, a skończywszy na Europejskim Trybunale Obrachunkowym. No i tak samo dzieje się w prokuraturze, że prokurator krajowy otrzymał kompetencje dotychczas należące w myśl konstytucji do prokuratora generalnego. Panie senatorze, tak czy inaczej, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, no to prędzej czy później Donald Tusk stworzy rząd. No i jest pytanie, czy to prawda, że jego ekipa jest już gotowa na rozpoczęcie rządów? To wiem, jestem przekonany o tym, że premier Donald Tusk wraz ze swoimi partnerami koalicyjnymi jest nie tylko gotowy do tego, żeby... A pan miał jakąś propozycję resortową? Nie będę członkiem tego rządu, będę ten rząd wspierał ze wszystkich swoich sił, bo to jest rząd, który dokona przełomu w Polsce, na który oczekiwało 11 600 000 Polaków. Rząd, który przywróci Polskę Europie i przywróci w Polsce te standardy demokracji i wolności, o które no, od czasów licealnych jeszcze, czyli w latach 70. walczyłem i które udało się zrealizować po roku 1989, a które zostały zawieszone, a częściowo zniszczone przez rząd PiS-u. Panie senatorze, jeśli Donald Tusk zaproponowałby panu, no pewnie resort obrony, wziąłby pan, czy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? No muszę powiedzieć, że to jest trudny resort i mam nadzieję, że jak słyszę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z problemami tam znajdującymi się upora się. A pan by wszedł, czy nie? Jeszcze raz. Bo uciekł pan z odpowiedzią trochę. Jeszcze raz, nie mam od czego uciekać. Premier Donald Tusk uzgodnił ze swoimi koalicjantami skład Rady Ministrów, jest gotowy do przedstawienia go w każdej chwili i z tego co słyszę, za resort obrony narodowej ma odpowiadać PSL. A na tej liście jest również obsadzony minister zdrowia, bo z tym zdaje się były problemy, jakoś nie było chętnych. Proszę pytać o to premiera Tuska. W stosownym momencie premier Tusk przedstawi skład swojego rządu. Tak, w stosownym momencie już dawno temu przedstawił treść umowy koalicyjnej wraz ze swoimi koalicyjnymi partnerami z ugrupowań demokratycznych. A co z tym Markiem Pękiem, panie senatorze? W drugim podejściu pozwolicie zostać mu wicemarszałkiem Senatu? No... Nie ma powodu, żeby wracać do głosowania, które było jednoznaczne. 60 senatorów opowiedziało się przeciw kandydaturze senatora Pęka na wicemarszałka. Mamy świeżo w pamięci jeszcze werdykt Komisji Regulaminowej i Etyki. Czyli tutaj temat jest zamknięty. Tak, PiS musi dać innego kandydata. Która to komisja uznała, że wypowiedzi, a zwłaszcza ta o rządzącej w Senacie rosyjskiej większości są niegodne senatora Rzeczpospolitej. Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o kwestię tarczy energetycznej. Co zrobi rząd Donalda Tuska w tej sprawie? Zobaczymy. Jestem przekonany, że jeśli chodzi o osłonę naszych obywateli przed wysokimi cenami energii elektrycznej, tego typu osłona powinna być kontynuowana.
Prezes URE Rafał Gawin mówił, że bez zamrożenia cen prądu cały rachunek mógłby wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent, ale jak rozumiem, tutaj jesteście raczej zgodni, że pewnie ta tarcza zostanie przedłużona. Dlatego powtarzam raz jeszcze, osłony w stosunku do obywateli, jeśli chodzi o ceny prądu i gazu, powinny być kontynuowane. Bogdan Klich, były minister obrony, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję Państwu.